Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa z Mazur, z ostatniego dnia pobytu na Mazurach. Siedzę już na walizkach, wszystko spakowane, ale udało mi się odebrać ostatnie maile, wszystkie z prośbą o to, żeby zrobić program o olimpiadzie, o tej uroczystym otwarciu olimpiady, więc rzutem na taśmę robię ten program jeszcze w najniższej rozdzielczości, żeby udało się go szybko włożyć na kanał po nagraniu tego programu, dwóch programów na ten temat. Wsiądę na rower i pojadę do najbliższej restauracji 5 kilometry stąd w lesie, żeby tam ten program można było włożyć na kanał. I tak, kiedy odradzano olimpiadę ponad 100 lat temu, chyba ponad 100 lat temu, no w każdym razie chyba w XX wieku, mówiono i mówi się to do dzisiaj, że to ma być taka manifestacja nie tylko sportu, ale również jedności, pokoju, szlachetności, fair play. Olimpiada miała skłócone narody, skłócone państwa jednoczyć. Miał być to taki moment, w którym odsunięte by na bok były nieporozumienia, pretensje, obrazy. No i teraz mamy rok 2024 i na otwarcie i z czym mamy do czynienia na otwarcie olimpiady? Obraza uczuć religijnych, bluźnierstwo, chodzi o tą prezentację specyficzną, mówiąc delikatnie, ostatniej wieczerzy, kult rewolucji francuskiej, Maria Antonina z głową pod pachą, coś tam bełkocąca, wyśmiewanie się z niej, apoteoza jej morderstwa. No i wreszcie pieśń Lennona, która jest gloryfikacją komunizmu. I kiedy podniosły się głosy sprzeciwu, głosy oburzenia, no to na przykład w naszej, no nie naszej, ale polskojęzycznej telewizji wystąpił jeden z przedstawicieli lewicy, konkretnie Miller, i mówi: no cóż to takiego, no ja rozumiem, Kościół mógłby protestować, ale politycy, no nic tu takiego złego. Komitet Olimpijski wydał oświadczenie, że poprzez takie otwarcie olimpiady, no, chciał głosić ideę tolerancji, nie chciał nikogo obrazić, ale jeżeli ktoś poczuł się obrażony, to przepraszam. I zobaczmy, co roku, kiedy jest rocznica rewolucji francuskiej i kiedy francuskie państwo i znaczna część narodu francuskiego obchodzi to święto jako święto Nowej Francji, nowego narodu francuskiego, jako święto radosne, zawsze powraca mi ta refleksja, czy oni zdają sobie sprawę z tego, czego to święto dotyczy, jakich zbrodni, jakiego ludobójstwa, jakiego łamania podstawowych praw człowieka, braku jakiejkolwiek tolerancji, niesprawiedliwości, okrucieństwa, satanizmu. I zawsze mi się wydawało, że no, Francuzom tak wyprano mózgi wszystkim od góry do dołu, od dołu do góry, że jakby nie wiedzą, że nie pamiętają, nie myślą o tym, że wydaje im się, że tutaj chodzi o jakąś walkę o prawa człowieka, obywatela, o demokrację. Ale myślę, że nie. To znaczy, może tak jest, że i ci z Komitetu Olimpijskiego, i ci wszyscy organizatorzy w ogóle nie zauważyli, że coś tu jest nie tak. Dali, tylko dlaczego dali takiemu właśnie artyście, w cudzysłowie, projektowanie tej inauguracji?
No, ale może tak być, że oni już tego nie widzą, że nastąpił taki stopień barbarzyństwa, zdziczenia Francji, nie tylko Francji, całej Europy, że wydaje mi się oczywiste, że należy kpić z chrześcijaństwa, że można pluć na wszystkie katolickie świętości, uznając, że to nie są świętości, tylko to jest właśnie coś przeciwko człowiekowi i można na oczach świata, namawiając cały ten świat, głosić chwałę rewolucji francuskiej. I teraz zobaczmy, druga kwestia to jest kwestia Babiarza, który za to, co powiedział, został zawieszony i nie będzie miał prawa. No zobaczymy, czy nie będzie miał prawa, bo są liczne protesty komentować olimpiady. Ale to już w drugim programie sprawa Babiarza. Natomiast tutaj wróciłbym do rewolucji francuskiej. Jest taki człowiek, bardzo zasłużony dla Polski, nazywa się Józef Jakubowski, właściciel firmy Dextra z Rzeszowa, który zaczął wydawać dosyć dawno temu serię wydawniczą dzieła Józefa Sebastiana Pelczara, świętego Józefa Sebastiana Pelczara. I między innymi w ramach wydawania tych dzieł wydał w 2005 roku taką książeczkę niedużą świętego Rewolucja Francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa. Pamiętam, spotykałem się z nim kilkakrotnie, on był pełen bólu, że no kościół, w tym kościół lokalny, kościół przemyski, gdzie święty Józef Sebastian Pelczar był biskupem ordynariuszem, w żaden sposób go nie wspiera. I ta książeczka no jest bardzo ważna, polecałbym ją każdemu katolikowi, każdemu Polakowi, każdemu patriocie, każdemu prawicowcowi do wielokrotnego przeczytania. I zaczyna się ona od wstępu, którego fragment przedmowy autorstwa biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, napisany 29 września 1922 roku. To ważna jest ta data. Zobaczą Państwo, dlaczego jest ważna, gdy przeczytam fragment tej przedmowy. I Pelczar pisze tam, że ogłasza ten tekst drukiem, chcąc ukazać na losach Francji, do czego prowadzi zaciekła nienawiść wobec Kościoła katolickiego, a zarazem ostrzec naród polski, aby nie poszedł śladami rewolucji francuskiej, która wprawdzie niejedno zło usunęła, ale z drugiej strony pod hasłem wolności, braterstwa i publicznego dobra skrępowała wolność religijną i polityczną, uprawomocniła bezbożność, pomnożyła zbrodnie i przelała strumienie bratniej krwi. Ostrzeżenie to jest potrzebne, bo w społeczeństwie polskim nie brak takich, którzy przyszłość niepodległego narodu i państwa widzą w porzuceniu zasad religii katolickiej i obaleniu porządku na tych zasadach opartego, albo przynajmniej na skrępowaniu wolności Kościoła i zagrabieniu jego mienia, by go pozbawić wszelkiego wpływu na sprawy polityczne i społeczne, a losy narodu oddać w ręce zwolenników socjalizmu i radykalizmu. Zobaczmy, jak te słowa są aktualne, dotyczą tego, co dzieje się w 2024 roku. I przy okazji odczytałbym kilka fragmentów tej niewielkiej książeczki. Święty Pelczar pisze tutaj o spisku, który zawiązano wcześniej, przed rewolucją. I pisze, przywódca tego spisku Voltaire, arcymistrz w sarkazmie i sofizmacie, szydzi z tajemnic wiary, osłabia cześć dla władzy, podkopuje zasady moralności. Dalej jeszcze posuwa się Diderot, bo zuchwale twierdzi, że nie będzie dobra na świecie, dopóki ostatniego króla nie powieszą na wnętrznościach ostatniego księdza. Pokrewni mu duchem Lametrier, Lamarck, Helvetius, Holbach, Lagrange i inni propagują ateizm pod szatą
prostackiego materializmu. Z drugiej strony Rousseau rzuca rękawice objawieniu, powadze cywilizacji, a zachwala deizm, stan natury, wychowanie przez brak wychowania, wszechwładztwo ludu i równy podział dóbr, bo jak twierdzi, plon ziemi należy do wszystkich, a ziemia do nikogo. Podobne zasady głoszą Ranal, Mabel i inni. To ci sofiści, słuchani jak wyrocznie, oklaskiwani jakby byli zbawcami ludzkości, stali się mistrzami niedowiarstwa i moralnymi twórcami rewolucji. Pomagały zaś im w tym dziele trzy czynniki. Wychowanie na wpół pogańskie po kolegiach, zepsucie obyczajów i działanie tajnych towarzystw. I dalej pisze. Wychowaniem publicznym kierowało aż do rewolucji duchowieństwo, lecz popełniło błąd polegający na tym, że od czasów humanizmu przyznało zbyt wielką rolę literaturze klasycznej, wskutek czego młodzież w kolegiach lepiej prawie znała bogów Olimpu niż tajemnice wiary, a zamiast szukać swoich ideałów w świecie chrześcijańskim, przejmowała się przesadną czcią dla bohaterów starożytności i wielkim uwielbieniem dla instytucji republikańskich. No i teraz zobaczmy. No właśnie, w Polsce to też się działo. Z prawej katolickiej strony w swoim czasie otwierano w Polsce na przełomie XX i XXI wieku licea klasyczne, gdzie uczono greki, łaciny, kultury greckiej, łacińskiej. Powtarzano, kultura europejska to grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska moralność. Święty Józef Sebastian Pelczar twierdzi, że to zrodziło rewolucję. To były ideowe podstawy rewolucji, bo sięganie do starożytności to było nie tylko sięganie do pogaństwa, bo przecież starożytność była pogańska, ale do pogaństwa specyficznego, pogaństwa dojrzałego, pogaństwa, które przybrało postać orfizmu, czyli głosiło dokładnie to samo, co później głosiła masoneria. To był satanizm, w którym pewni ludzie mieli zostać wyniesieni do rangi bogów, a z pozostałymi można było, jak z jakimiś zwierzętami, zrobić wszystko. I Święty Pelczar pisze jeszcze, gorszym czynnikiem było zepsucie obyczaju, bowiem wiadomo, że ze zgnilizny moralnej wyrasta najbujniej chwast niedowiarstwa. Za rozwiązłymi rządcami, takimi jak Filip Orleański i Ludwik XV, poszedł dwór, za dworem arystokracja, za arystokracją znaczna część szlachty i mieszczaństwa, co gorsza nawet pewną cząstką wyższego duchowieństwa zaraziła ta gangrena. Pewną cząstkę wyższego duchowieństwa zaraziła ta gangrena, podczas gdy kler niższy żył na ogół moralnie. Nie dziwi więc, że wśród takiego społeczeństwa tajne towarzystwa znalazły bogaty połów. Masoneria płód ziemi angielskiej z 1717 roku już w roku 1721 przekroczyła kanał La Manche i tak prędko rozkrzewiła się we Francji, że około roku 1781 miała swe loże w 282 miastach i liczyła tam przeszło milion adeptów. Należeli do nich nie tylko tak zwani filozofowie, ale także książęta krwi, kobiety wysokiego rodu i niektórzy duchowni. Obok wolnomularstwa szerzył się iluminatyzm Saint Martina i masoński zakon templariuszy. Jeden z nich, hrabia Gabriel Honoriusz Mirabeau, doprowadził na zjeździe w Wilhelmsbad w roku 1781 do połączenia się masonerii francuskiej z niemieckim iluminatyzmem Weisheibla. Na drugim zaś kongresie odbytym w Paryżu w roku 1785 postanowiono wywołać rewolucję, której przygotowaniem miał się zająć osobny klub, czyli tak zwana loża propagandowa. O tym, że z lóż istotnie wyszło hasło do ogólnego przewrotu, świadczą nie tylko historycy rewolucji, ale sami jej przywódcy, którzy prawie bez wyjątku byli wolnomularzami wysokiego stopnia. Masoneria jako nieprzejednana przeciwniczka chrześcijaństwa wsparła potężnie propagandę niedowiarstwa, która też na kształt kleszcza wżarło się w serce społeczeństwa i nie tylko zakaziło warstwy wyższe, ale nawet część mieszczaństwa i ludu. Duchowieństwo nie mogło stawić tamy antyreligijnym prądom, bo część wyższego kleru hołdowała również wolterianizmowi, a część niższego nachylała się do jansenizmu, czyli do heretyckiej doktryny, która
chciała zmienić po swojemu naukę Kościoła o łasce, a pod pozorem zreformowania karności wprowadzała przesadny rygoryzm i zuchwały opór przeciw Stolicy Apostolskiej. Powszechnym był również gallikanizm, który uszczuplał prawa Kościoła i prymatu papieża, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, to wszystko się powtarza, to wszystko dzisiaj dominuje. I teraz Felczar opisuje, jak ta rewolucja przebiegała, jakie to były przerażające zbrodnie, jakie to było upodlenie, jakie to było łamanie sumień. No polecam, książeczka ma tylko 67 stron. Nie wiem, czy jest do dostania. Myślę, że dzisiaj zawsze każdą książeczkę można do niej dotrzeć. I między innymi opisuje tą zasadę, że przywódcy rewolucji ogłosili, że duchowieństwo, które przyjmie nową wiarę, zaakceptuje wartości rewolucji, wyprze się Kościoła, zrzuci, przestaje uznawać się za duchowieństwo, przeżyje i będzie ważne w nowym Kościele, a pozostali, którzy nie złożą tej przysięgi, no zostaną zamordowani. I spośród księży szósta część uległa pokusie zdrady, zasłaniając się płaszczykiem patriotyzmu i demokracji. Nazywano ich konstytucyjnymi albo przysięgłymi, ale z nich nie jeden później błąd swój odwołał. Natomiast pozostali księża, czyli około 50 tysięcy, dochowało wierności Kościołowi, mimo że narazili się na straszne uciski, bo zaraz pozbawiono ich posad kościelnych i zastąpiono ich intruzami. Ponieważ zaś tych intruzów było za mało, przeto biskupi przysięgli, ściągali odstępców z innych krajów albo święcili ludzi niedouczonych i rzemieślników. I to samo robiono nie tylko z kapłanami, biskupami, kapłanami, ale również z zakonnikami i zakonnicami. O tym też Pelczar pisze. I czytam między innymi: wymordowano za sprawą Dantona i Marata płatne bandy złoczyńców, rzuciły się na więzienie paryskie, w którym uwięzieni byli między innymi biskupi i kapłani, i w przeciągu 5 dni, 2-7 września 1792, wymordowały kilka tysięcy niewinnych ofiar, wśród których 3 biskupów i około 400 księży. Od cichej rezygnacji tych sług bożych, którzy padali pod ciosami z modlitwą na ustach i konającym głosem rozgrzeszali współwięźniów, odróżniała się jaskrawo piekielna iście bezbożność i dzikość oprawców. Tak na przykład słynnej księżnej Lambale mordercy wyrwali serce i jak kanibale gryźli je zębami, głowę zaś zatkniętą na włócznie ponieśli w triumfie pod okna przyjaciółki jej Marii Antoniny. To znowu pannie de Sombrerol kazali pić dymiącą jeszcze krew zabitych, podczas gdy oni sami winem i szałem pijani tańczyli karmaniole dookoła stosu trupów. Rzeczywiście nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbażnością i nienawiścią. Byłem w swoim czasie kilka dobrych lat temu na koncercie w Wilanowie. Ten koncert mną wstrząsnął. Koncert polegał na tym, że jedna Francuzka śpiewała pieśni autorstwa Marii Antoniny i towarzyszył jej pianista, który grał utwory przez Marię Antoninę skomponowane. I ta artystka opowiadała losy swoje i Marii Antoniny. Ona była profesor, ta artystka, profesorem Akademii Sztuk Pięknych, specjalność historia sztuki, i w pewnym momencie dotarła do twórczości Marii Antoniny, wielkiej kompozytorki, malarki, wielkiej opiekunki artystów w całej Europie, kiedy kobiety, która zajmowała się tylko sztuką,
gdy ją zamordowano w czasie rewolucji francuskiej. Wielu artystów, kompozytorów skomponowało pieśni i utwory na jej cześć. Powszechna była żałoba w europejskim świecie artystycznym. Tutaj opisuje też święty Pelczar śmierć króla. Pisze: po zamordowaniu króla, za którym 16 października stracono wielkoduszną królową, a 10 maja siostrę królewską, nastały czasy strasznego terroru. Konwencja utworzyła tak zwany Komitet Bezpieczeństwa Publicznego i oddzielny Trybunał do tępienia nieprzyjaciół rewolucji, za którym przyszło wiele innych po prowincji. Arystokraci i fanatycy, to jest stronnicy króla i ludzie wierzący, którzy nie zdołali umknąć za granicę, a takich dobrowolnych lub przymusowych wygnańców było w 1794 roku przeszło 150 tysięcy, szli do więzień, gdzie ich tłoczono setkami i karmiono zepsutym jedzeniem. Stąd po odbyciu farsy, którą zwano sądem, wieziono ich na szafot. W samym Paryżu ścinano do 60 osób dziennie, a pod cięciami topora, co nie szczędził ni starców, ni kobiet, ni dzieci, ni zmarłych na wodzie, krew lała się strugami tak, że na placu Saint-Anton czterech ludzi wylewało ją co wieczór wiadrami do kanału. Ponieważ jednak gilotyna pracowała zbyt powoli, przeto Couthon w Lyonie spędzał nieszczęśliwe ofiary na plac publiczny i kazał do nich strzelać z kartaczy. Carrière w Nantes topił skazanych setkami, urządzając przy tym chrzty i małżeństwa republikańskie. Najbardziej pastwiono się nad bohaterską Wandeą, która pod takimi wodzami jak Bonchamp, Lancome i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czas jakiś dzielnie się trzymała, ale w końcu uległa przemocy. Wówczas to niejedną kartę martyrologią francuskiego zapisano nazwiskami nieprzysięgłych księży, tych księży, którzy nie złożyli przysięgi rewolucji. Rewolucja nałożyła cenę 100 livrów za głowę każdego z nich, schwyconych zaś albo od razu traciła, albo wysłała na pontony, gdzie wkrótce ginęli z głodu i nędzy. 16 listopada 1793 roku okrutny Carrière kazał zamknąć 94 księży pod pokładem małego statku, a potem otworzyć nagle dno i wszystkich topić w Loarze. Podobne wydarzenie powtórzyło się i później, także ciała potopionych zaściełały brzegi rzeki, a wyrzucone na brzeg zatruwały powietrze. Wiele zakonnic otrzymało wówczas palmę męczeństwa. 27 lipca 1794 roku 16 karmelitanek skazanych na śmierć zaśpiewało na widok gilotyny Te Deum, a po odmówieniu Veni Creator już na rusztowaniu odmówiły wszystkie głosem donośnym swe śluby. Podobnie podczas stracenia 11 urszulanek brzmiał śpiew Te Deum i litania Najświętszej Marii Panny, dopóki ostatnia z nich nie położyła głowy pod topór. W Orange zakonnice całowały gilotynę na znak wdzięczności za łaskę męczeństwa. Podobne męstwo okazało wiele osób świeckich, a największym ich pragnieniem było otrzymać przed śmiercią rozgrzeszenie od kapłana nieprzysięgłego. Opisuje też zdrady niektórych biskupów i księży, to co i dzisiaj ma miejsce, zdrady Chrystusa na rzecz nowego republiki. Tu warto jeszcze odwołać się na chwilę do jednego z bogów, ideologów, przewodników rewolucji, Jana Jakuba Rousseau, który głosił panteizm. Głosząc panteizm, mówił, że wszyscy ludzie są bogami, mówił, że demokracja to jest coś, przez co przemawia jeden Bóg, bo jeżeli większość bogów podejmuje jakąś decyzję, to jest to decyzja całego Boga. Stąd uznanie demokracji za świętą. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu, tym wszystkim głupotom, absurdom, które za sobą demokracja niosła i niesie. I teraz zobaczmy, wracamy do otwarcia olimpiady.
To otwarcie powtarza, znaczy jest kultem tej rewolucji i powtarza jej hasła i w nieco innej, łagodniejszej formie robi to, co robiła rewolucja, prawda? Godzi w Chrystusa, godzi w chrześcijaństwo jako takie, godzi w Kościół katolicki i to wszystko odbywa się przy milczącej albo nawet i niemilczącej akceptacji możnych tego świata, dzisiejszego świata. To nam ujawnia, w jakim czasie żyjemy i ujawnia, jak mało jest katolików, prawda? Sportowcy na to nie zareagowali, ważniejsze było dla nich, dla sportowców, również katolików, żeby być na tej olimpiadzie i dalej walczyć, żeby nie wiadomo, co się działo, jak bardzo obrażano Chrystusa, jak godzono podstawowe wartości, no to cisza, brak reakcji. Zareagował Kościół francuski, zareagowali niektórzy kapłani. Nie znam skali tej reakcji w świecie, w Europie, w Polsce, no bo to jestem odcięty od internetu i od informacji, ale wydaje się, że ta reakcja jest no, w zasadzie żadna. No tyle. Łącząc się z Państwem w smutku, Stanisław Krajski.